Księga Kaznodziei Salomona, rozdział 3, część 3. I pomyślałem sobie, ze względu na synów ludzkich Bóg tak to urządził, aby ich doświadczyć i aby im pokazać, że nie są czymś innym niż zwierzęta. Wcześniej Salomon poczynił pewne spostrzeżenia co do natury świata, w którym żyjemy. Stwierdził, że natura, stworzenie Boże, czyli rośliny i zwierzęta, nieskończenie górują doskonałością nad wytworami człowieka. Człowiek ciągle ulepsza to, co wytworzył, a mimo to ciągle jest to niedoskonałe. Bóg stworzył wszystko w sposób doskonały, nie można tego poprawić. Zauważył też, że ciągle ludzkość popełnia te same błędy, ciągle powtarzają się te same schematy w historii ludzkości. Zauważył też, że chociaż człowiek wie, że istnieje coś takiego jak sprawiedliwość i tworzy prawo, aby tą sprawiedliwość wprowadzić, to kiedy przychodzi do konkretnych zachowań, często postępuje niesprawiedliwie i często łamie prawo, które sam ustanowił. Salomon uznał, że życie w tym świecie, który jest, ma nauczyć człowieka, że sam z siebie nie jest lepszy od zwierząt. Tutaj tłumacz opuścił to słowo sami. Salomon nie twierdzi, że człowiek jest taki sam jak zwierzę, ale odrzuciwszy Boga, nie jest od zwierząt lepszy. Bo los synów ludzkich jest taki jak los zwierząt. Jednaki jest los obojga. Jak one umierają, tak umierają tamci. I wszyscy mają to samo tchnienie. Człowiek nie ma żadnej przewagi nad zwierzęciem, bo wszystko jest marnością. To, co jest wspólne dla ludzi i dla zwierząt, to śmierć. Człowiek musi też oddychać tak samo, jak oddychają zwierzęta. Co prawda człowiek ma zdolność myślenia i tworzenia tego, czego zwierzęta tworzyć nie umieją, ale wszystko, co człowiek tworzy, jest marne i przemijające, także w końcu zarówno po człowieku, jak i po zwierzęciu nie pozostaje ślad. Wszystko idzie na jedno miejsce. Wszystko powstało z prochu i wszystko znowu w proch się obraca. To samo dzieje się z ciałami ludzi po śmierci, co i z ciałami zwierząt. Rozkładają się i stają się ziemią. Salomon wiedział, że wszystkie organizmy czerpią substancje z ziemi, dlatego stwierdził, że to, co powstało z prochu ziemi, znowu tym prochem ziemi się staje. Bo któż wie, czy dech synów ludzkich wznosi się ku górze, a dech zwierząt schodzi w dół na ziemię? Salomon musiał słyszeć od swojego ojca Dawida, że duch ludzi powraca do Boga, a duch zwierząt, ta siła życiowa, która ożywia ich organizmy, idzie do ziemi. Ale sam nie bardzo w to wierzył, nie był przekonany, czy taka różnica między ludźmi a zwierzętami rzeczywiście istnieje. Tak więc stwierdziłem, że nie ma nic lepszego nad to, że człowiek raduje się ze swoich dzieł, gdyż taki jest jego los. Bo któż da mu oglądać to, co się po nim stanie? Salomon często w tej księdze rozważa problem szczęścia, jak je można osiągnąć, i ciągle powtarza to, że najszczęśliwszym człowiekiem jest taki, kto nie ma takich myśli, jakie ma on, kto nie martwi się tym, że umrze, że wszystko, co stworzy, też przeminie, rozpadnie się, tylko po prostu cieszy się tym, co robi, i nie martwi się tym, co stanie się, kiedy już jego nie będzie na ziemi. Potrafi się pogodzić ze swoim losem. Nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu niechaj będzie cześć i chwała na wieki wieków.
Śmierdę.